Cześć, akordy z grupy E. Kolejna dziedzina, w której możemy się bawić. Akordy grupy E. Najbardziej popularny w zasadzie byłby akord E-dur, który najczęściej będziesz spotykać na pewno. Uderzamy przez wszystkie struny. Brzmi naprawdę cudownie, pięknie. Kolejny akord E-moll. Ja gram różnie, bo gram drugim, trzecim palcem. Czasem gram trzecim, czwartym. Może być też pierwszy, drugi, ale nie polecam, bo te palce są już najgrubsze. Następny akord E-dur 7. Dźwięk toniczny. Cudnie brzmi. Następny akord E moll 7. Uderzamy przez wszystkie struny. Brzmi super. Dobra, następny akord E dur 7 plus z krzyżykiem. Też przez wszystkie struny uderzamy. To jest istotne, dlaczego my robimy to akordy z grupy A, B, C, D, E, F, G, ponieważ w wypadku tych akordów używane są dźwięki tutaj tych pustych strun, prawda? E, A, D, G, B, E. Więc nie ma tutaj fisa, nie ma gisa, prawda, na tych pustych strunach. Więc stąd jest to bardzo rozsądne, ale oczywiście wszystkie akordy będą do pobrania, więc spokojnie, bez nerwów. Następny akord E, dur 4. Uderzamy przez wszystkie struny. No i oczywiście pierwszym palcem nie naciskam nic, tylko czwarty, trzeci, drugi. Następny akord E-dur 7 łamane przez 4. Przez wszystkie struny. Pięknie, rewelacyjnie. Następny akord E-dur 6. Przez wszystkie struny uderzamy. Właściwie nie ma wielkiego wyboru. Musimy wszystkie cztery palce władować. Ciężko tu inaczej jest. Pierwszy na pierwszym progu i pozostałe układamy tutaj właśnie na drugim. Następny akord E-dur 9. Przez wszystkie struny uderzamy. Fajnie brzmi. Tak więc pozostałe akordy do ściągnięcia w PDF-ie i w Guitar Pro. No i oczywiście widzimy się na następnej lekcji, ale pod warunkiem wyćwiczenia. Twoje zadanie domowe przy każdej z tych serii akordowej jest po prostu wykuć te akordy na blachę. Na blachę. Na blachę, na blachę, na blachę. Wykuć. Do zobaczenia już w następnej lekcji po nauczeniu się tych akordów.